Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bliskich Spotkań Trzeciego Stopnia, serii, w której spotykam się z ciekawymi ludźmi nauki i dzisiaj też z takim człowiekiem się spotykamy. Znany Wam już dr Marcin Gawroński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, radioastronom, opowie nam dzisiaj troszkę o czarnej dziurze, o bardzo znanej czarnej dziurze Cygnus X1. Jest to jedna z pierwszych odkrytych czarnych dziur, czarna dziura, o którą przegrał zakład Stephen Hawking, ale o tym troszeczkę później. No i cóż, okazuje się, że badając odległości we wszechświecie, można znaleźć odpowiedzi na całkiem ciekawe pytania. Witam Cię serdecznie, Marcinie, jak zdrowie? Dzięki, witam wszystkich. Dobrze, mam nadzieję, że dobrze. Takie amerykańskie, nie? Oni się zawsze pytają o to, jak zdrowie, how are you i tak dalej. Może trzeba zacząć... Tak, a w Polsce to złego się stało. Dokładnie. Ale ostatnio widziałem ciekawe badanie psychologiczne, że faktycznie narzekanie wspólne zbliża i zacieśnia więzy, więc... A wiesz, coś mi się też utarło, że z tego powodu nasza społeczność, tam Polacy jako osoby bliżej siebie się trzymają. Wspólne narzekanie zbliża, tak. Tak jest, ten wspólny wróg jakiś gdzieś tam się, ale my dzisiaj nie o narzekaniu, tylko o rzeczach fajnych, o czarnych dziurach, a dokładnie właśnie Cygnus X1. To może zacznijmy od tego, mógłbyś nakreślić nam, czym właściwie jest, bo to jest układ, to nie jest taka samotna czarna dziura, z czym właściwie tego Cygnusa łabądka można tutaj zjeść? Cygnus X1, fajna jest nazwa, bo ludzie generalnie nie wiedzą, że jak na początku zaczęto badać w astronomii rodzaje promieniowania inne niż optyczne, czyli radiowe, rentgenowskie w podczerwieni, to te najjaśniejsze źródła w tych nowych, powiedzmy, domenach obserwacyjnych to były takie nazywane na przykład w radiu Taurus A, czyli pierwsze źródło radiowe, w byku, czyli słynna mgławica krab, Cassiopeia A, najjaśniejsze źródło w Cassiopei, czyli pozostałość supernowej. No to tak samo w rentgenie. I myślano, że wcale tych dużo źródeł nie ma, więc nazwano ABCD. Tak samo w rentgenie, tam na początku Cygnus X1 oznacza pierwsze źródło rentgenowskie, jasne, odkryte w gwiazdozbiorze łabędzia, bo to jest od łacińskiej nazwy łabędzia Cygnus. No i ten Cygnus X1 został odkryty na samym początku przygody z obserwacjami satelitarnymi już w 1964 roku, jeśli się nie mylę, przy pierwszej próbie wyniesienia obserwatoriów rentgenowskich, czy próby detekcji zaobserwowania promieniowania rentgenowskiego z kosmosu. I oni od razu, to jest najjaśniejszy, dobrze widoczny obiekt rentgenowski na niebie. Najjaśniejszy, on jest zmienny rentgenowski, ale cały czas go obserwujemy. Zdarzają się źródła, które po prostu wybuchają i robią się w krótkim okresie najjaśniejsze na niebie z powodu protestu. To jest najjaśniejszy obiekt stale obserwowany rentgenowsko i wbrew pozorom dobrze badany, ale tam były pewne triki związane z tym Cygnusem, bo jak na samym początku wyznaczono odległość do tego układu, to ona niezbyt dobrze pasowała. Tego, co z czego to mogło wynikać? To jakieś niedostatki sprzętowe? Teoria, która zgadzała się dobrze w przypadku innych układów, w tym przypadku zawodziła. To znaczy później może jak rozwiniemy temat, wyznaczone masy dynamiczne ciał niezbyt pasowały do dobrze działającej teorii w przypadku innych obiektów. To robiło ten problem. Mhm. No dobra, a jak wygląda ten układ? Tam mamy dużą, masywną gwiazdę, mamy czarną dziurę. To mamy układ to jest czarna dziura, to jest układ podwójny, dwóch ciał obiegających wspólny środek ciężkości. Trochę mniej niż 6 dni okres orbitalny wynosi, z tego co pamiętam, można łatwo znaleźć. Jednym z tych ciał optycznie dobrze widocznym jest błękitny superolbrzym o masie ileś tam mas Słońca, 20, 30, 40. Takie błękitne superolbrzymy to obserwujemy w naszej galaktyce. A drugim układem był niewidoczny składnik o dużej masie dynamicznej, powyżej 15 mas słonecznych. Skoro jest taki obiekt, on jest niewidoczny, no to mamy dwa podejrzenia, albo to jest czarna dziura, albo to jest gwiazda neutronowa. Teoria mówi, że te gwiazdy neutronowe nie mogą być tam masywniejsze niż słynna masa Chandrasekhara 3 z hakiem mas słonecznych. Tak? Jeżeli taki obiekt, masa dynamiczna ciała jest wyznaczona większa niż ta graniczna masa, no to obiekt jest podejrzewany, że jest czarną dziurą. I ten Cygnus X1 był tak naprawdę pierwszym obiektem, który uważano, że może być znalezioną czarną dziurą, taką bezpośrednio, w jakiś namacalny sposób za pomocą obserwacji dostępnych. Mhm. Nawet tutaj wspominałem wcześniej o tym, powstał zakład między Stephenem Hawkingiem a Kipem Thornem, fizykiem znanym między innymi, znanym przede wszystkim ze swojego dorobku naukowego, ale tak szerszej opinii publicznej może być znany właśnie z prac nad Interstellar, tym filmem. Oni założyli się o to, czy tam faktycznie jest czarna dziura w tym układzie, czy to jest zupełnie coś innego. Stephen Hawking, można powiedzieć ojciec czarnych dziur poniekąd, pewnie z Penrose'em razem wzięci, był przeciwko. On twierdził, że tam czarnej dziury nie ma, czarna dziura jest, że czarna dziura jest, twierdził Kip Thorne. I założyli się o dosyć ciekawą rzecz, jak na fizyków, takich ludzi, którzy, no, można powiedzieć tutaj powagę nauki reprezentują. Założyli się o roczną prenumeratę jakiegoś takiego czasopisma dla panów dorosłych. Dokładnie już nie pamiętam, które to było. To by było podobne. To by było bardzo podobne do naukowców, bo nie lubią się zakładać o tego typu bardzo dziwne rzeczy, zupełnie niestandardowe. Dokładnie. To był jakiś tam Penthouse, albo jakiś, prawda, Hustler, albo jakiś tam, prawda, inny Playboy. Coś było. Czym bardziej ekstrawagancko, tym lepiej. Dokładnie. No w latach 90. zdaje się dopiero jakieś takie mieliśmy wizualne potwierdzenie, chyba pierwsze do tego. Jeżeli dobrze pamiętam, to można sprawdzić. Coś to dynamicznie udało się z obserwacji spektroskopowych. Coś takiego, znaczyć, ale wcześniej to można sprawdzić, mogę się mylić. Dokładnie. Natomiast wcześniej Stephen Hawking uznał już jednak, że Kip Thorne miał rację, że czarna dziura tam się faktycznie znajduje i tę prenumeratę mu zasponsorował. Także taka ciekawostka. Tam było dużo takich nie wprost dowodów teoretycznych, że tam może być czarna dziura ze względu na to, że ten obiekt jest aktywny i to jest taki coś, co można nazwać mikrokwazarem, czyli taki zminiaturyzowany kwazar, który pracuje generalnie w dużych, olbrzymich galaktykach eliptycznych, no nie? To zresztą to jest bardzo ciekawe, bo my dzięki takim układom, które się nazywają mikrokwazary, czyli czarna dziura, na którą spada masa od swojego towarzysza, to dzięki temu możemy bardzo dobrze badać dynamicznie zachowanie kwazarów, bo w przypadku kwazarów ze względu na skalę wielkości to są zjawiska, które mogą trwać kilkadziesiąt, set lat, kilka tysięcy lat, a tutaj mamy zjawiska, które są identyczne, ale w zupełnie innej skali przestrzennej, więc trwają o wiele szybciej dynamicznie. I my też, studiując takie układy podwójne, orientujemy się, próbujemy to ekstrapolować na zachowanie kwazarów i to odnosi pewne sukcesy teoretyczne. No dobra, to przejdźmy do tej naszej X1 i właściwie tematu naszego dzisiejszego odcinka. Naszejszy, to może być połączenie nasz i dzisiejszy. Nowe słowo, proszę. Bardzo ładne, to że naszejszy. W naszejszym odcinku. Właśnie, udany wkład do polszczyzny. Dokładnie. W naszejszym odcinku chciałem porozmawiać z Tobą o tym, co się udało potwierdzić, co się udało zbadać dokładniej i w jaki sposób. No, tak jak wspomniałem już tutaj, badania odległości, więc proszę bardzo, oddaję Ci głos. Najpierw może trochę inny temat, trochę z boku, niezwiązany bezpośrednio z Cygnus X1, ale jak się okaże, to ma znaczenie. Otóż wraz z pierwszym zaobserwowaniem się koalescencji, zlania się dwóch czarnych dziur, czyli tym zaobserwowaniem fal grawitacyjnych, wszyscy chyba, kto się interesuje nauką, to słyszeli o tym odkryciu fal grawitacyjnych. Te LIGO, Virgo, już urządzenia obserwują coraz więcej tego typu zjawisk w miarę jak udoskonala się technicznie te obserwatoria, tak? Fal grawitacyjnych. To się okazało, że po zebraniu pewnej statystyki, tam jest rysuneczek, który można ładnie pokazać, że układy, które my obserwujemy, to są układy podwójne obiektów, gdzie masy startowe to jest 20 i więcej mas czarnych dziur i one jak się zleją, to masy końcowe to jest 40 i więcej mas. To się nazywa kosmiczne cmentarzysko. Słońca, tak? Tutaj. No, Słońca, tak. O masach Słońca. To jest statystyka właśnie z LIGO Virgo sobie popatrzymy na rysunek. Tam też są podejrzewane gwiazdy kilonowe, neutronowe na samym dole, gdzie mieliśmy 2 czy 3 obiekty, które można podejrzewać. Raz mamy układ, podejrzewamy, że zlała się gwiazda neutronowa z czarną dziurą. No jak ktoś obejrzy sobie ten rysunek, to może dokładnie przestudiować, ale generalnie statystyka mówi, że w zdecydowanej większości to, co my obserwujemy, to jest zlewanie się, koalescencja dwóch czarnych dziur o masach 20 i wyżej, jeśli chodzi o masy słoneczne. I problem był taki, że no, skoro obserwujemy takie obiekty i one są statystycznie dominujące według naszego sprzętu, to też może, tylko załóżmy, że to może być tak, że co jest bardzo popularne w nauce, my obserwujemy wierzchołek góry lodowej ze względu na możliwości techniczne, tak? I my widzimy z tych mniejszych obiektów, to widzimy tylko mniejszą część tych, inaczej, bo trudniej zaobserwować, te fale są słabsze ze zlania się mniej masywnych obiektów, ale jeśli widzimy te zlewające się czarne dziury o masach 20 i wyżej mas słonecznych, to pytanie jest zasadnicze, skąd one się biorą, te podwójne układy. Teoretycznie można sobie wymodelować, ale fajnie by było wiedzieć, znaleźć taki układ w naszym otoczeniu, który w jakiejś tam przyszłości wiemy, że wyewoluuje do takiego układu, który się zleje i będziemy mieć zjawisko fali, powstanie koalescencja czarnych dziur, gwiazdowych czarnych dziur o masach większych niż 20 i więcej, ale w naszej galaktyce. Tak jak rozbłyskę Ferber w naszej galaktyce. Jak jest bardzo blisko, to można się o wiele lepiej przyjrzeć. I ludzie po prostu polowali na tego okładu, na tego typu obiekty w naszej galaktyce. No, najmasywniejsze to są właśnie te błękitne olbrzymy o masach 20 i więcej mas słonecznych. Zresztą to też najłatwiej w pewnym sensie się obserwuje, bo one są najjaśniejsze, tak? Jest to obiekty widać z dużych odległości. I ludzie tak naprawdę, naukowcy polowali na to, żeby taki układ bezpośrednio dostać, dorwać, zbadać i próbować wyliczyć, wyekstrapolować jego ewolucję w przyszłość. Czy to, co dostaniemy na samym końcu, to będzie zgadzało się z tym, co my obserwujemy w ramach fal badania statystyki obserwowanych fal grawitacyjnych czy zlewania się czarnych dziur. To była jedna rzecz. Był problem teoretyczny, z tych teorii z praktyką. No mamy teorie, no niby są, można było wymodelować, że takie obiekty powstają, ale dobrze by było teorię powtórzyć, żeby wskazać taki obiekt w naszym otoczeniu, który pasuje do tego po prostu. I ludzie to poszukiwali. To jest jedna rzecz. Okay. Czyli tu zostawmy ten temat, tak zahaczmy, ale teraz wróćmy do samej Cygnus X1. Na wieszaczek go odwieszamy na razie. Na wieszaczek, żeby zapamiętać. Wróćmy do samej Cygnus X1. No i jak, ona jest gwiazdą wręcz w popkulturze, ta gwiazda trochę zaistniała. No, sama nazwa czarna dziura, pierwsza podejrzewana gwiazdowa czarna dziura. Później dużo obserwacji takich nie wprost astronomicznych powodowało, że no, były mocne przesłanki, że tam istnieje czarna dziura, obserwacje rentgenowskie, spektroskopowe. I z tego też powodu Hawking się poddał przed czasem, tak? No, po prostu po stronie Thorna coraz więcej klocków stało z boku, więc lepiej się przegrać z honorem, niż później być wyśmianym, tak? No dokładnie, zawsze. Lepiej było zamówić prenumeratę. Lepiej było zamówić i później wspólnie ewentualnie poczytać i obejrzeć. Tak? Zwłaszcza, że i tak nie było tutaj przypału tak zwanego, bo przecież zamawiał na nazwisko Thorna, więc nie na swoje. No. Lepiej było wygrać niż przegrać niż wygrać. Słodko-gorzka wygrana, można powiedzieć, no nie? Trochę tak było. I przegrany. No i co się okazało? Ta Cygnus X1, oprócz czego wracając do Cygnus X1, ona też jest widoczna radiowo i to jest dość obiekt radiowy. I co tam się dzieje? Po prostu co pewien czas czarna dziura cały czas kreuje materię z tego błękitnego. Tu na tym rysunku takim, tu się, można powiedzieć, wizualizacji artystycznej, jak wygląda ten obiekt. Tu mamy czarną dziurę i wzdłuż, bym musiał opowiedzieć o dynamice układów podwójnych, to był taki troszkę wykład, ale powiedzmy, że względu na geometrię pól grawitacyjnych, tak ładnie od tych dwóch obiektów, tworzy się taka struga materii od jednego ciała do drugiego, jeżeli te jedno ciało przekracza coś, co się nazywa strefa Rosza. Tak? I w ten sposób przepływa materia z jednego składnika do drugiego. No i widać na tym rysuneczku, widać wypełnienie tej strefy właśnie w gwiazdzie, gdzie jest taki czubek jakby z prawej strony. Tak, to druga historia, trzeba było powiedzieć o ewolucji układów podwójnych, to może zainteresowani studenci na pewno takie rzeczy mają. To jest trochę dynamiki układów podwójnych i ewolucji układów podwójnych. I ta masa cały czas spada na tą czarną dziurę i raz spada więcej lub mniej w zależności Tam też masa z wiatru, też z wiatru gwiazdowego, który też jest dość mocny, dość masywny w przypadku takich błękitnych olbrzymów, też z tego wiatru. Jak ten wiatr jest aktywniejszy, to więcej masy spada na czarną dziurę i w tym momencie robi się ona jaśniejsza radiowo. I są takie wybuchy radiowe i rentgenowskie. Dzięki temu można ten obiekt obserwować radiowo też. I on tworzy coś, co się nazywa strugi radiowe w momencie aktywności, jety. I te jety są taką analogią tych jetów radiowych w kwazarach, które możemy obserwować. Stąd też ta nazwa mikrokwazary. Dokładnie, bo tam dynamika, to co w przypadku jetach obserwujemy w ciągu lat czy dziesięcioleci, to tam można obserwować w ciągu tygodnia taką samą ewolucję materii dynamicznie, jeśli chodzi o promieniowanie, i tu naprawdę są doskonałe laboratoria do badania tych największych, powiedzmy, potworów kosmicznych, czyli tych supermasywnych czarnych dziur, na które spada materia w centrach, które znajdują się w centrach masywnych największych galaktyk. No i za pomocą metod radiowych zmierzono odległość do tego Cygnusa. Ale jak to się zrobiło? Opowiem, o co chodzi w metodach radiowych, może to jest najciekawsze, bo za pomocą radioteleskopów interferometrii można doskonale mierzyć odległości do źródeł odległych przez bardzo dobre wyznaczanie pozycji tych ciał w układzie referencyjnym do kwazarów. Na czym to polega? Na następnym rysuneczku jest taka... Typ obserwacji, strategia obserwacji, która się nazywa phase referencing, to polega na tym, że bardzo często radioteleskopy obserwują ciała, źródła radiowe, które są za słabe, żeby z odpowiednim sygnałem, stosunkiem sygnału do szumu móc rejestrować dane w dość krótkich okresach czasowych. I to powoduje, że gdybyśmy chcieli po prostu zmapować takie źródło radiowe, to nie mamy odpowiedniego sygnału, stosunku sygnału do szumu, żeby zrobić coś, co się nazywa fachowo dopasowanie fringe'ów czy listków interferencyjnych. A to jest podstawa, już nazwa trochę brzmi magicznie, ale to jest to podstawa, żeby z interferometru uzyskać, za pomocą danych z interferometru uzyskać mapę radiową, otworzyć rozkład jasności, czyli taka mapa radiowa. To też trzeba pamiętać, że to, co te olbrzymie mapy radiowe, to jest rekonstrukcja obrazu radiowego, czasami dość niedoskonała. Zdjęcie, obraz czarnej dziury, który gdzieś tam... Tak, to trzeba być świadomy, to nie jest żaden obraz, to jest rekonstrukcja obrazu i za pomocą, co powiem, to się trochę przemilcza, 4 różnych algorytmów uzyskano 4 różne obrazy tej czarnej dziury, tak? Tylko jedynym motywem głównym było to, że w środku jest czarne, jest obwarzanek na zewnątrz, ale jak wiadomo, PR i nauka to jest dość, łączy się w czasach dzisiejszych, tu publicznie pokazano ten rysunek, ten odtworzony obraz, który był najbardziej zgodny z oczekiwaniami pierwotnymi. Tak. No tak, ale z drugiej strony, tutaj małą dygresję zrobimy jeszcze, mimo wszystko jakby wszystkie 4 te pokazały. Tak, wszystkie 4. Środek, więc de facto no, tak, potwierdziły, że faktycznie gdzieś tam to w ten sposób może wyglądać, a resztę układanki tak, dokładamy z dynamiki, z praktyki i tak dalej. Tam grubne struktury to były powtarzalne we wszystkich 4 próbach, więc uznano, że obraz jest realny, co jest oczywiście logiczne. A tam w szczegółach to się różniło w tym momencie i w tym momencie teoretycy próbują też w szczegóły się wgrywać, żeby na przykład spin tej czarnej dziury z Virgo A, dokładnie ze środka galaktyki Virgo A policzyć. Zresztą na samym końcu też o spinie czarnej dziury w Cygnus X1 powiem, to też jest ta rzecz. Wracamy do Cygnus X1, czy ja jeszcze mam wyświetlić? I wracamy do phase referencingu. O co chodzi? W tych przypadku słabych źródeł robi się w ten sposób, że się naprzemiennie obserwuje pobliskie jasne źródło, kalibrator i ten słaby obiekt radiowy. Tak? I w ten sposób rozwiązania z kalibratora można na te słabe źródło i mimo braku odpowiedniego stosunku do sygnału do szumu też odtworzyć obraz tego słabego źródła. Wykorzystując rozwiązanie. Tak, to się nazywa phase referencing, czyli przenoszenie fazy, rozwiązań fazy, to już jest z techniki interferometrycznej. To doskonale działa, ale to ma jeszcze jeden plus. To powoduje, że można bardzo dobrze pomierzyć pozycję źródła relatywnie do układu odniesienia, gdzie w środku znajduje się twój kalibrator. A jeżeli kalibratorem jest kwazar, to pozycja takiego kwazara, który znajduje się w odległościach kosmologicznych, w miliardach lat świetlnych od Ziemi, jest niezmienna w skalach, nie wiem, życia cywilizacji ludzkiej. Czyli spokojnie można używać. I w ten sposób możesz relatywnie, jeżeli później relatywnie możesz bardzo dobrze zmierzyć położenia obiektów na niebie i ich ruch własny. Tak? A jak to się obchodzi? Stworzono taką sieć kalibratorów pozycji, to się nazywa Międzynarodowy Układ Referencyjny, to ma swoją ICRF nazwę i to jest siatka kwazarów, które robiono obserwacje, powiązano obserwacje z sobą, rozwiązano taki bardzo duży układ równań i wyznaczono pozycje absolutne dla tych kwazarów. I teraz biorąc te kwazary możesz wyznaczać też pozycje absolutne z bardzo dużą dokładnością dla wszystkich obiektów, gdzie w obserwacjach używasz tych kwazarów jako źródeł referencyjnych, jako kalibratorów, tak? I w ten sposób radioastronomowie, wykorzystując kwazary, mogą bardzo dobrze mierzyć pozycję obiektów na niebie. A jako że interferometria radiowa może tworzyć rozmiary, gdzie widać szczegóły milisekund łuku kątowego, czyli no, żeby powiedzieć naszym widzom, na przykład interferometr europejski jest w stanie rozróżnić, jeżeli położymy na Księżycu, czy położyliśmy monetę 5-złotową czy 2-złotową. Tak, rozmiarami, z taką dokładnością można zauważyć. Inaczej rzecz biorąc możemy czytać nagłówki gazet położonych na Księżycu. Ile zgubili drobniaków Amerykanie podczas misji Apollo, możecie sprawdzić. Tak, no to proszę sobie wyobrazić, z jaką dokładnością my możemy mierzyć pozycję obiektów, które są, że tak powiem, zwarte, nierozdzielone. Ciekawa rzecz jest. Od razu mi przychodzi do głowy kolejny temat na obalenie tych mitów, że nie było lądowania na Księżycu, właśnie sprawdzić, czy coś tam zostało, prawda? To już jakby... Wiem, że to jest absurd, ale pokazuje kolejny element. Źródła, sygnały nadawcze tego, co zostało na Księżycu, czy ten komunikacyjny anteny, to działało, można było sygnałować. Wiadomo, że tak, natomiast jakby kolejny kamyczek do ogródka, wiesz, tych dowodów, których tak naprawdę nie ma potrzeby pokazywać, bo to jest tak, wiadomo. Że informacja o tym, że Ziemia jest płaska, coraz lepiej się rozchodzi wokół naszego globu. No o to chodzi właśnie. Tak. Dobra. I kończąc jeszcze, na przykład cała Gaia, misja Gaia, jak mierzy teraz pozycję odległości w kosmosie, to o czym pewnie mówiłeś wiele razy w Astrofazie też, misji Gaia, to oni właśnie wykorzystują ten układ referencyjny kwazarów do nawiązania innych obiektów przemieszczających się z naszej galaktyki, bo te kwazary są niezmienne. I teraz jak to się wykorzystuje przy mierzeniu odległości, na kolejnym rysunku jest coś, co takie zjawisko paralaksy, to jest dość znane, ale może przypomnimy, jeżeli mamy Słońce i Ziemia sobie krąży wokół Słońca, to jeżeli mamy odległe tło obiektów, to jeżeli widzimy obiekt, który nas interesujący jest, to ze względu na to, że Ziemia zmienia swoje położenie na orbicie, to pod trochę innym kątem widzimy ten obiekt w różnych miejscach, kiedy obserwujemy z różnych miejsc na orbicie ziemskiej. Gabriel zakreśla taką paralaksę. To prosty eksperyment może tutaj dla właśnie też widzów. Wystarczy palec blisko położyć, mamy rozstaw oczu i jak będziecie zamykać, to palec będzie się... Tak, lewym, prawym okiem. Tak? Mhm. I tak astronomowie na początku mierzyli odległości. Też do wszystkich pobliskich gwiazd mierzono odległości, wykorzystując efekt rzutowania pozycji gwiazd na obiekty tła, wykorzystując ruch orbitalny Ziemi. To jest zjawisko paralaksa, bardzo jasne, bardzo proste, wykorzystane od samych początków. Jak tylko starożytni i my nauczyliśmy się mierzyć pozycję gwiazd, no to wykorzystano to. I w ten sposób na przykład też znaleziono, że gwiazdy przeją się na niebie. Słynny pomiar, że taka jasna gwiazda Arctur, już nie pamiętam, kto to dokonał, troszkę wstyd, wykazał, że gwiazda Arctur przesunęła się względem pomiarów starożytnych na niebie o połowę tarczy Księżyca, jeśli mi pamięć nie myli. To wykorzystano te przemieszczenie. I astronomowie, robiąc szczególnie obserwacje w różnych epokach, gdzie Ziemia się znajduje w różnym miejscu na swojej orbicie, badając te przemieszczenia, mogą w bardzo prosty sposób znaleźć odległość do gwiazd i stąd też pochodzi od tego ruchu nazwa paralaksa, czyli odległość parsek. To jest taka dziwna nazwa odległości na niebie. Parsek to oznacza, że jedna gwiazda się znajduje w odległości jednego parseku, jeżeli duża półość zakreślonego łuku tego paralaksy wynosi 1 sekunda kątowa. Mała powtóreczka. A to oznacza... Tak, a to 3,26 roku świetnego, jeśli pamięć mnie nie myli, jeśli chodzi o takie liczby. Tak? A astronomowie z tego powodu wolą używać odległości parsek, bo to bardziej brzmi tak Rok świetny to jest taka komercyjna nazwa, fantastyczno-naukowa, a parsek brzmi naukowo bardzo, tak? Poza tym, jeżeli mówimy o czymś, co na dzień dobry ludzie nie wiedzą, co oznacza, to bardziej naukowo nie wiadomo takie podejście. I jeszcze trochę wrócić, posypać posypką. Tak, tak, i tak. I mówi się, i zawsze lepiej brzmi, jeżeli ktoś powie, że na przykład Cygnus X1 znajduje się w odległości tam 1,85 kiloparseka, bo to brzmi absolutnie kosmicznie. Ale jeśli powiemy, że to jest 6... Tak, a jeżeli powiemy, że to jest 6030 lat świetnych, to już troszkę inaczej tak brzmi. No i wracając do tego Cygnusa, już wykorzystując technikę paralaksy. Aha, jak to wygląda taki ruch własny? Ja tam kolejny rysuneczek taki, gdzie jest taka opcja, to jest z mojej własnej publikacji, gdzie my mierzyliśmy pozycję za pomocą pewnej takiej bardzo małej, masywnej gwiazdy na niebie, w skrócie TVLM 512, i połączyliśmy nasze pomiary na niebiesko z historycznymi pomiarami amerykańskimi na czerwono i dokładnie widać, bo jaki jest ruch. To, co obserwujemy na niebie, czyli taka charakterystyczna spirala, to jest właśnie połączenie ruchu własnego gwiazdy, która się przemieszcza z tym ruchem wywołanym przez ruch orbitalny ziemski. I wszystkie gwiazdy, obiekty na niebie właśnie takie zataczają ruch, który jest właśnie połączony. I tak wygląda każda gwiazda, każdy obiekt na niebie porusza się w ten sposób. Robi takie roczne pęterki. Czyli taki pozorny ruch de facto, wynikający z tego, że raz, że gwiazda ucieka sobie gdzieś tam w swoją stronę, a Ziemia dookoła Słońca robi... I Ziemia krąży wokoło Słońca. I mierząc pozycję, można właśnie z tego ruchu bardzo dobrze obliczyć, jaka jest odległość do gwiazdy i ruch własny. I to robi Gaia na przykład. No i astronomowie to wykorzystali w ten sposób, biorąc pod uwagę, że Cygnus X1 jest aktywny radiowo, to wykorzystując obserwację sieci amerykańskiej VLBA w 2000, jeśli się nie mylę, 2014 roku Mark Reid wyliczył, że odległość do tej gwiazdy to jest 1,85, właśnie podobny graf, jak ja tu przedstawiłem, to jest 1,85 kiloparseka, ładnie tu brzmi, a tak naprawdę 6030 lat świetnych. No i wyznaczyli, że masa tej czarnej dziury według obserwacji to jest tam 15 mas Słońca, a masa olbrzyma tego gwiazdowego składnika to jest 20 mas. To też od nas Krzysztof Ziołkowski też jest taka publikacja, gdzie on dokładnie analizuje i przedstawia, jakie są możliwe konfiguracje mas za pomocą różnych obserwacji i że masa tego gwiazdowego składnika to jest około 20 mas słonecznych. No i tu nastąpiła, że tak powiem ładnie, Polish English konfuzja. Ludzie się skonfudowali, ponieważ ta masa była za niska. Teoria gwiazd mówiła, że nie pasowała do czegoś, co się nazywa zależność pomiędzy masą a mocą promieniowania, mass-city, dla klasycznych obiektów gwiazd palających wodór w jądrze, czyli takich klasycznych gwiazd podobnych do Słońca. A te błękitne olbrzymy właśnie są tego typu obiektami. No i tu coś mocno nie stykało, że dokładne wyznaczenie odległości bardzo dobrze do tej Cygnus X1 powoduje, że masa gwiazdowego towarzysza nie zgadza się z teorią. I ludzie naprawdę, to był dość duży problem. Ale co się okazało, że ze względu na to, że obserwacje, które wykorzystał Mark Reid i koledzy, to były takie obserwacje co parę dni, parę obserwacji w ciągu roku. Ja sobie nie zanotowałem, mi się wydaje, że to był 2014 rok, oni tam dysponowali obserwacjami z 1,5 roku, że był jeden problem. Otóż w tych pomiarach trudno było wyrugować sam ruch orbitalny tego układu, czyli tej czarnej dziury względem środka masy. No nie? A to jest bardzo ważne, bo na przykład ten ruch jest różny w zależności od tego, jak ta orbita jest nachylona przestrzennie względem osi, w którym my patrzymy na ten układ. Tak? Więc jak jest mało nachylona, a dużo, to powoduje, że masy się mocno zmieniają. Oni tam, Mark Reid próbował to wyznaczyć, ale to zrobili dość niedokładnie. No i tam wyszło, że to jest niezbyt to, co wyznaczyli, pasowało do teorii. No ale bezpośredni pomiar twardy, taki, że to jest 1,85 kiloparseka, no się ostał, bo to jest bardzo prosta metoda pomierzenia tej odległości, trudno było jej obalić, tak? Ale Miller-Jones właśnie z Australii, profesor z kolegami postanowił powtórzyć ten pomiar, ale oni zorganizowali w 2016 roku serię, też za pomocą amerykańskiego interferometru na 8,4 GHz, ale oni, wiedząc, że ten układ ma okres orbitalny 5 dni z hakiem, To oni zrobili w ciągu, ja to sobie odnotowałem, żebym nie skłamał, 6 obserwacji w ciągu 6 dni. Co kolei, codziennie robili obserwacje. I w ten sposób była szansa, że oni będą mogli zobaczyć, jak przemieszcza się ta gwiazda z powodu ruchu orbitalnego. Tak, że będzie widać ruch orbitalny czarnej dziury wokół środka masy. No i mi się to udało zrobić. Tam jest na ostatnim rysunku. Widać te ich pomiary A, B, C, D, E, F, G. Oni tam więcej pomiarów zrobili, tam troszkę przeinaczyłem. A, jeszcze dodali obserwacje historyczne. Rozumiem, co tam było zrobione. I się udało. Może to jest trochę rozrzut, te pomiary względem tego, co te widać w samym środku po lewej stronie kółeczko. Na tym obrazku widać po prawej stronie typowo obraz radiowy tego Cygnus X1. Widać jądro i jety strzelające w przeciwne strony. Tak? To, co bardzo często, akurat w przypadku kwazarów z reguły to są jednostronne jety, bardzo rzadko widzimy dwustronne jety, ale to dokładnie klasyczny obiekt kwazara z odległych galaktyk. A to czerwone, no i widać, taka elipsa czerwona w lewym dolnym rogu? To jest coś, co się nazywa convolution beam, czyli to jest tak naprawdę najmniejszy możliwy element, który by został technicznie na dzień dobry rozdzielone przez interferometr. Czyli inaczej, ten obraz to jest po prostu splot, to się ładnie nazywa splot, ale jakbyś miał rzeczywisty obraz, czyli rzeczywiste struktury przemnożone przez tą wiązkę rozdzielczą, czyli tak jakbyś rozmazał, rzeczywisty obraz rozmazał przez tą lewym dolną wiązkę. To jest po prostu efekt tego, że interferometr ma skończone rozmiary. Także i ma jakąś skończoną rozdzielczość. I to całe te obrazy są niedoskonałe, dlatego też pamiętajcie, jak mówiliśmy o tworzeniu, że to nie jest rzeczywisty obraz, tylko tworzony, bo ten obraz tej czarnej dziury, tego obworzanka czarnej dziury, to jest splot rzeczywistego obrazu przez pewną skończoną wiązkę, maksymalną zdolność rozdzielczą działającego interferometru w ten sposób. No i praca jest o tyle trudna, że ta czarna dziura, czy radiowo, to tam widać było dynamicznie zmieniający się jet, no i jasność się zmieniała obiektu i trzeba było to odtworzyć dokładnie. I to dodatkowe błędy to sprawiało, ale ostatecznie całej tej grupie udało się odtworzyć. I stwierdzono, że my praktycznie patrzymy, odtworzono rzeczywisty ruch orbitalny czarnej dziury i my praktycznie patrzymy pod kątem zaledwie 20 stopni do osi orbity, czyli praktycznie patrzymy na tą orbitę z góry. Tak? I się okazało, że w ten sposób masy rosną. Ale też udało się dokładnie odjąć, bo poprzednio myślałem, że patrzymy pod kątem 40 paru stopni, czyli troszkę bardziej z boku. Ale przy okazji się okazało, że jak ten ruch orbitalny czarnej dziury wokół środka ciężkości w tym układzie się wyruguje, to nagle się okazuje, że ten obiekt znajduje się dalej. Już nie 6030 lat świetnych, tylko 7240. Czyli inaczej jest z 1,85 kiloparseka na 2,22 kiloparseka. I nagle, słuchaj, radość ogarnęła wszystko, bo jako że ten obiekt jest dalej, no to się okazało, że masa czarnej dziury została zwiększona z 14 do 21 mas Słońca. Czyli tu się ładnie. Tak, i gwałtownie spuchł też ten olbrzym. Już nie było 20 mas słonecznych, tylko dlatego, że widzieliśmy dokładnie, jakie jest geometryczne ustawienie tego układu. Zamiast 20 zrobiło się 40 mas słonecznych. I nagle wszystko zaczęło pięknie pasować z teorią. Tak? I przy okazji się okazało, że udało się potwierdzić, że tam za pomocą takich specyficznych pomiarów teoretyczne szacowania, że ta czarna dziura się strasznie kręci szybko, ma bardzo duży spin i jeżeli ten spin maksymalny to jest taka wartość opisująca rotację, mówiąc takim zwykłym językiem, rotację czarnej dziury, ona jest bezwymiarowa i nie może być większa niż 1. Tak, taka parametr. To wynika z rozwiązań dla rotującej czarnej dziury według Kerra. A takie rozwiązania są No, wotrująca czarna dziura Kerra jest takie popularne określenie. Tak? Się okazuje, że żeby taka czarna dziura istniała, to nie może być spin większy niż 1. I pomierzono dokładnie ten spin czarnej dziury w Cygnusie X1 i on wynosi 0,998, jeśli dobrze pamiętam, czyli praktycznie 1. I teraz tak, jeśli dla ciekawości okazuje się, że jeżeli ta masa to rzeczywiście jest te 21 mas słonecznych, no to jej rozmiar tej czarnej dziury to jest 300 km. Tak? W sensie rozmiar, mówimy rozmiar o promieniu horyzontu zdarzeń tej czarnej dziury, tak? Pamiętajmy. To jest 300 km, a ona rotuje ponad 200 razy na sekundę. Ma taki spin, który powoduje, że tak wyobrażając nasza rotacja to jest 200. Czyli ona jest generalnie ekstremalnym przedstawicielem swojej klasy we wszechświecie, można powiedzieć. To jest układ w naszej galaktyce. Ale co jest najciekawsze, jeżeli pamiętacie to, co pokazywałem na początku, ten kosmiczne cmentarzysko, no to się okazało, że to idealnie ten układ, bo wiemy, że ta drugi błękitny olbrzym o masie 40 mas też eksploduje. Pozostałość też będzie miała 20 parę mas według oznaczeń, coś w tym stylu. Nagle się okazuje, że na naszym podwórku galaktycznym znaleźliśmy w końcu namacalnie układ, który wiemy, że w przyszłości, za ileś tam neonów, on też się zleje, tam powstaną dwie czarne dziury, które też się zleją i stworzy się taka fala grawitacyjna, którą my teraz obserwujemy normalnie, czyli potwierdzono przewidywanie teoretyczne. Proszę zauważyć, z jednego prostego udoskonalenia pomierzenia odległości do obiektu we wszechświecie, ile bardzo ciekawych rzeczy. To też pokazuje, jak te wszystkie dane ze sobą są sprzęgnięte i pokazuje pięknie, dlaczego możemy sobie wymyślać, jakie parametry są na egzoplanetach, mając tak naprawdę jakieś podstawowe dane, bo po prostu łącząc je jesteśmy w stanie wydedukować też inne cechy. Można na przykład bardzo prosto w przypadku egzoplanet gęstość takich obiektów policzyć, no nie? A gęstość dużo może nam powiedzieć, jeżeli obserwujemy, że planety są podobne do tego, co mam w Układzie Słonecznym, czyli na przykład żelazo, krzemień, taka średnia budowa, jakieś warstwy sobie wymyślić. To nie jest takie absolutnie oderwane od rzeczywistości badanie, tylko my wiemy, że planety mają tam 4 gramy na centymetrze sześcienny, gram na centymetrze, mówi się o planetach wodnych, czy planetach gęstych, gorących, zimnych, to wszystko ma lodowych, to wszystko ma namacalne, że tak powiem, zaczepienie rzeczywistości. Nie jest to takimi wymysłami, nie są to takie oderwane od rzeczywistości. No nikt nie robi, jak to tam może być, nie? Natomiast trzeba zrobić fotografię, żeby wiedzieć, no nie? To VLT może zrobić takie piękne tych planet takich, bo fotografie tych gigantów gazowych wokół innych gwiazd to mamy jakieś takich odległych, no ale jest cała nadzieja, że zrobi się fotografię takich planet, powiedzmy, podobnych do Ziemi, znajdujących się w odległościach. To przyrównać, to chyba bym to przyrównał do krzyżówki takiej, po prostu jak się w gazetach często krzyżówki rozwiązywało, nie? Że znasz jedno hasło, powiedzmy tą odległość właśnie od tego i już widzisz tutaj fragment innej danej, więc możesz sobie... Kupę i nagle się okazuje, że to jest bardzo dobra analogia. Jak rozwiązujesz krzyżówkę i złapiesz zaczepienie, to do pewnego momentu idzie jak walec. Później musisz znaleźć kolejne zaczepienie, żeby móc pójść do przodu. Tak, to jest bardzo dobra analogia. Więc myślę, że tak to wygląda. A to pięknie... Okej, oddaję głos. Jedna prosta rzecz. To nie jest to, co zrobili Miller-Jones, przedtem Mark Reid. To nie jest nic że tak powiem, nadzwyczajnego. No ja sam robiłem bardzo podobne pomiary, tak jak w przypadku tego czerwonego karła. Wiedziałem, że są te pomiary w przypadku Cygnus X1. Wiedziałem, że ludzie tam ci robią w 2016 już te obserwacje. Więc to nie było sensu powtarzać tego, co oni robią. Zresztą amerykański interferometr, jeśli chodzi o pomiary pozycji na wyższych częstotliwościach, jest lepszy niż to, co Europa ma w tym momencie, więc też niejako nie mogłem... No było pewne, że jak wyślę propozyt naukowy, to Amerykanie powiedzą, że no sorry, już taki projekt idzie, nie będziemy dublować. To prawda, czyli wyższość sprzętu po prostu w tym przypadku. Znaczy, to co zrobili oni, to nie jest fenomen, nic takiego ekstra nadzwyczajnego. No ja sam brałem udział w projekcie poszukiwania planet wokół czerwonych karów i tak jak pokazywałem ten ruch, my też szukaliśmy być może takich odchyleń od ruchu, które by sugerowały, że tam mamy oddziaływanie grawitacyjne czerwonego karła z jakąś planetą. No nie? Co akurat jest ciekawostka, to ten rysunek, co pokazałem, to w wyniku wyszło, że my nie znaleźliśmy tam żadnej planety, ale 2 czy 3 lata później ukazała się publikacja, że Amerykanie też obserwowali ten obiekt, ale na innej częstotliwością. Mogli lepszą dokładność pomiarów uzyskać i się okazało, że tam według nich jest planeta, która w rzeczywistości była tuż poniżej progów detekcyjnych naszych obserwacji. Czyli w pewnym sensie planeta wysmykła się nam z rąk, tak? No ale no, kto wiedział? No dokładnie. Raz się ma, raz się nie. No i proszę zauważyć, to tego typu badania, o których się mówi w Science czy Nature, dlatego ten Cygnus X1, mimo że to proste, pomierzyli odległość i policzyli masę, znalazł się w Science czy Nature, ponieważ to tak jak w krzyżówce. Znalazłeś hasło, które ci wiele innych rzeczy zaczepia. I tego typu właśnie publikacje są publikowane w Science czy Nature. Takie właśnie ważne hasła rozplątowujące krzyżówkę dalej. No i właśnie o to chodzi, że pytanie, ile jeszcze takich prostych technicznie jakby do zrobienia rzeczy jest, tych haseł w krzyżówce, które pomogą nam rozwikłać też inne zagadki wszechświata. No dobra, słuchaj. Ja mogę podać taką, podejrzewam, że kolejną z tych rzeczy to będzie bezpośrednia obserwacja planety radiowa wokół takiego obiektu, bo może mało ludzi wie, może byś też zrobił taki odcinek, rzucam, o dźwiękach pochodzących z kosmosu, jak fale radiowe Jowisza czy Saturna przetworzyć na dźwięk, tak? To tam powiem ci, muzyka z horrorów idzie ostra. Spróbujcie poszukać. Tak, to jest niesamowite. No, to jest ciekawy pomysł na Astroshota, żeby to polecieć, tak? I też astronomowie kombinują, żeby właśnie znaleźć taką planetę, która świeci radiowo wystarczająco mocno, żeby nasze urządzenia odbiorcze mogły zarejestrować ten sygnał z odpowiednim stosunkiem dużym sygnału do szumu. Tak. Mieć taką, ładnie to się brzmi, detekcję i też zobaczyć, jak ta planeta krąży wokół własnego Słońca itp. itd. Czyli kolejny rozplątywacz krzyżówki. Słuchaj, dziękuję Ci serdecznie za to, że poświęciłeś swój czas i nam przybliżyłeś tutaj te informacje dotyczące Cygnusa X1. Cóż, pozostaje tylko trzymać kciuki, żeby trafiło się w końcu coś, co nie będzie poniżej progu detekcji, żebyś też mógł się tutaj poszczycić takim właśnie sukcesem w swoich obserwacjach. Proszę zauważyć może takie przesłanie, że wcale nie trzeba być, prawda, studenci przychodząc do Torunia, bawiąc się w naukę, też mogą zrobić w ramach projektu coś, co może się nadawać na Science czy Nature. To nie jest powiedziane. Tak. To nie jest limitacja, szczególnie jeśli my mamy dostęp do radioteleskopów. Oczywiście, że tak, więc to też tym bardziej polecamy jednak nauką się zająć. Zajmąć, tak. O to chodzi. Słuchaj, dzięki wielkie i serdeczne, moi drodzy. Cóż, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja serdecznie zapraszam Was oczywiście już do kolejnych z cyklu Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia, w których porozmawiamy z innymi gośćmi, ale myślę, że z doktorem Marcinem też jeszcze niejednokrotnie tutaj na Astrofazie się spotkamy. Polecam się, nauka to są ciekawe czasy, żeby być astrofizykiem w dzisiejszych czasach, naprawdę. Ładnie brzmi, naprawdę. No dobrze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mówiłem odpowiednio, starałem się przekazać, żeby to było zrozumiałe to, co mówiłem. Wbrew pozorom, tak jak słyszeliście, to nie jest wcale rocket science. To, co zrobiono. Tak? Może nie, może tak. Trochę jest rocket science, wiadomo, że nie takie hardkorowe, ale też troszkę wiedzy trzeba mieć, żeby to ogarnąć. Słuchaj, dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, żegnam wszystkich, cześć.